Cześć, witajcie tutaj Ingowy Dziadzia. Nowa fura na podwórku. Stary grzechotnik, w sumie 2003 rocznik, to już dziadziuś można powiedzieć, ale junior dziadzia można powiedzieć dziadzia junior. O, syn zrobił prawo jazdy. Zdał za drugim razem, więc całkiem nieźle, kurczę, całkiem bystro. I stwierdziliśmy, że na początek, bo miał jeździć naszymi auta, miał jeździć Volvo, ale kurde, jakoś tak, no. Stwierdziliśmy, że na początek, na dzień dobry, zanim się wdroży w to wszystko, pozna troszeczkę, bo tak naprawdę miał wywalone na samochody. Naprawdę, on cały czas myślał, że on będzie jeździł komunikacją miejską, ewentualnie motorkiem, bo on uwielbiał motory. Samochód nie ma mowy, a teraz słuchajcie, tak pochłonęło go to auto. Ja mu mówiłem, jak będzie, że kiedyś ci to przypomnę, że jak raz wsiądziesz, pojeździsz i zobaczysz, że możesz sobie pojechać tu, pojechać tam, w każdej chwili, nie patrząc na rozkład jazdy, no i potwierdziło się. Ale to dobrze, to dobrze. Do czego zmierzam? Jest to Peugeotik, słuchajcie, słuchaj, który kupiłem za, można powiedzieć, 3,50, no może 3,70 za grosze. No z tego rocznika zresztą naprawdę tanio. Szukałem auta, które będzie idiotoodporne, można powiedzieć, proste konstrukcyjnie, gdzie Peugeot ten właśnie taki jest, 206 jest prosta konstrukcyjnie, gdzie auto będzie, bo on trochę pojeździł zanim zrobił prawko, Peugeotami mu się bardzo spodobało, bo tam wszystko jest takie miękkie. No jest rzeczywiście, nawet lewar biegów jest miękki jak kaczucha, więc stwierdziłem, że 206 będzie idealna i przez 2 tygodnie szukałem auta i ten model, akurat ten grzechotnik, okazał się moim zdaniem najbardziej taki sprawny technicznie. I się nie myliłem, słuchaj, co do tego auta, ale to wszystko powiem na końcu. Zacząłem w tym aucie, bo zewnętrznie ten lakier to jest gruz. Gruz, jeżeli chodzi o wnętrze również. Ale dlaczego tak jest, ja to wszystko wytłumaczę w dalszej części filmu. Na dzień dobry, bo auto miało dwóch właścicieli. 4 lata jeździł jegomość i później, słuchaj, nim jeździła kobieta. Do samego końca, można powiedzieć. I jegomość kupił od kobiety, wyrwał go pewnie za grosze i następnym właścicielem, znaczy tamten go wziął tylko pod sprzedaż i to miał go bardzo króciutko, także trafiłem idealnie, jak się tylko pojawiło, od razu pojechałem obejrzeć, co jest 5. Jedni powiedzą, no jeździła kobieta niedobrze. No trochę się zgadzam, ale za to zobacz, co jest grane we wnętrzu. A od czego zaczniemy? Od usuwania, słuchaj, plaka. Ojejku, teść, traktorkiem. No niesamowite. Nie, przepraszam. O ja. Też sobie kupił taki mały traktorek, słuchajcie, 3-cylindrowy i męczy nim tutaj, kurczę, wszystkich. Ale dobrze, ma zajęcie. Zacząłem, przepraszam, od komory silnika. Thank you.
No dobrze, przejechał już tym traktorkiem. Mały, pocieszny traktorek, w sumie to można go wziąć pod pachę i przenieść. Jeżeli chodzi o komorę silnika, strzał jest prosty, no silniczek, 1-1. Tak, to w ogóle nie jedzie, ale to fajnie. Fajnie właśnie o to chodziło. Spalanie? No myślę, że podobnie jak 1-4 i 1-6, ale się nic nie trafiło. Nic się nie trafiło. Jeżeli chodzi o to auto właśnie, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, o komorę silnika ogólnie, nie było tam syfu. Jeden wyciek, stary wyciek przy pompie wspomagania, gdzie wymyłem i teraz jest susza. Nic się nie dzieje, więc to musiał być stary wyciek, którego nikt nie usunął. No, kobieta sama tego nie zrobi. Ja do tego auta miałem wszystkie naprawy, wszystkie papiery. Kobieta serwisowała to auto u jednej osoby, naprawdę. W jednym warsztacie, wszystkie z jednego warsztatu naprawy, kiedy sprawdzanie kół. Ja byłem w szoku. Pła, się poplułem ze szczęścia. Takiego gruzika można trafić, słuchajcie, za marne grosze. Z pełną dokumentacją. Co lepsze, auto z polskiego salonu. No bomba, no. Znaczy, głupi ma zawsze szczęście. Znaczy nie, inaczej, w moim przypadku nie tylko głupi ma szczęście. Tak, i to auto, słuchajcie, tak jak Audi i Mini, kupione w tym samym regionie. Mamy szczęście do tego regionu właśnie, tam gdzie kupujemy auta. Ja Volvo kupiłem w Łodzi i tak cudownie aż nie było jak z Audi. Audi kupiłem za połowę ceny rynkowej. Naprawdę. Też wyczekane, z kompletem kół. I do tej pory wymieniłem tylko i wyłącznie. No, recykling spalin, jak to się nazywa? Ten? No, no. Oj. No nieważne, wiadomo o co chodzi. I nie jest to DPF. No, kurczę. No dobra, nieważne. Jeżeli chodzi o komorę silnika, no tam no standardowe opcje, już widziałeś jak to robię, co jak robię, dlaczego robię. Słuchaj, komorę silnika miałem z głowy, chciałem, bo to jest najbrudniejsza robota, chlapie się wszędzie i na lakier, kurczę, no tak naprawdę wszędzie. A i przy okazji jak już tam byłem, sprawdziłem filtr kabinowy, bo jest na zewnątrz, filtr kabinowy, nie chcesz wiedzieć. Tam można powiedzieć, że ze dwie łopaty piachu wysypałem. Nie wiem, czy ktoś w ogóle, ktoś tego serwisował, czy był świadomy, że tam siedzi ten filtr, a kosztuje grosze. Grosiki, no po prostu grosiki. Wymieniłem. Kolejna rzecz, że nie będzie ciągnąć smrodku, bo tam naprawdę, no gnój. Naprawdę gnój. Więc stwierdziłem, że zacznę bawić się wnętrzem i wiadomo, zaczynamy od podsufitki. A że wnętrze, no niestety, słuchaj, to auto tak naprawdę miało być sprawne technicznie. A czy było czyste? W miarę, myślę, że ta kobieta nie dbała o to. Miał też hak. Podejrzewamy z żoną, że on służy, miał jakiś sklepik. I on służył tylko właśnie do takiego pyrkania, pomimo, że ma nakulane 240 tysięcy. To jak na tyle lat, też nie jest sporo. Więc zacząłem od podsufitki. Sorry, nie od podsufitki. Kurczę, mówiłem już o plaku. Od usuwania plaka, słuchaj. Dlaczego? Jegomość, który wziął od tej właścicielki, żeby sobie na nim parę groszy zarobić, słuchaj, bo on był tak brudne to auto i to było widać, było tak brudne, żeby, bo nie miał czasu go posprzątać nawet, ja go tak szybko wyhaczyłem, szybciutko, on tylko się pojawił, dziecko już jest, już stałem przy bramie, tupałem, mówię chodź tu mistrzuniu, bo wiedziałem, że im dłużej posiedzi u niego to auto, tym będzie droższe, bo on go posprząta, porobi i cena zjechała ładnie, bo już od razu surowo go widziałem. Słuchaj, ale on się też cieszył, bo się długo z nim nie męczył. Także jedna i druga strona, ja jestem zajarany, syn też zresztą, jeżeli chodzi o to auto, ale to dojdziemy do tego. Koleś na szybko jak go już kupił, bo widział co jest grane, objebał go plakiem, objebał, po prostu objebał. Jakim? Kurskawkowym, kurwa, no moc, zresztą zobacz.
No moc, co? Wszystko, co jest tam możliwe. Gdzie był kurz, w jednym miejscu tylko nie doszedł, to brudu tam było wiadro. Wszystko, co jest możliwe w tym aucie, co było plastikowe. Żeby zatuszować brud, przykrył to kurwa plakiem. No to nie chcesz wiedzieć. No wiesz, jaka jest przeprawa? Brud z plakiem. Brud, moim zdaniem, kilkuletni. Naprawdę, to auto wygląda tak, jakby stało w stodole i tam od czasu do czasu ktoś wziął coś, przewiózł. Nie patrzył na to, czy jest czyste. Miało tylko być sprawne technicznie i miało jeździć. Kolejna rzecz, usuwanie plaka. Pojawi się za tydzień interior cleaner, który dla mnie na chwilę obecną jest królem, mistrzem. Zmiażdżył wszystko, co do tej pory miałem. Usuwanie plaka. Usuwanie plam. Dojdziemy. Noż kurczę po prostu do wszystkiego we wnętrzu. Mistrz. I po właśnie zdjęciu plaka z kokpitu i drzwi, bo synowi na tym zależało, bo mówisz, jak jechał, no to po prostu ten zapach, wiadomo, i czujesz zapach, auto, które no ma swoje lata i to widać, że nie było sprzątane na bieżąco. Do tego doszedł ten plak, smród tego auta. No naprawdę nie było fajnie w środku. Naprawdę nie było fajnie. Synowi, ja to ogólnie, dobrze, że żona wracała, otwarte szyby mówi, bo no śmierdziało, śmierdziało. Znaczy, plak trochę to zabił, ale to po dłuższym czasie wiadomo, jak to się wymiesza, to jest tragedia. Syn, jak spojrzał na siedzenia, to dojdziemy do tego i na ten kokpit mówi, tata zrób coś z tym, mówi, bo to mówi, no będę jeździł, ale to mówi, że zero frajdy i wcale mu się nie dziwię. Więc zacząłem ogarniać wnętrze i wskoczyłem na podsufitkę.
Poszło szybko i zgrabnie. Fajne jest to, że podsufitka, jak to w starych, fajnych, poczciwych gruzikach, nie we wszystkich oczywiście, podsufitka klejona na sztywno, bez gąbeczki, mogą sobie pozwolić na interior cleaner, który się pojawi właśnie, tornador właśnie, rękawica od Marcina właśnie. Słuchaj, i zresztą tam pokazałem odcinek, gdzie była osłona plastikowa, jaka była różnica. Tak właśnie wygląda to auto i pomyśl sobie, że to jest sufit, a pomyśl sobie, co jest na dole. No, no w środku troll. I to było czuć, że jest zatrolone, kurczę, że tam dawno nikt nie sprzątał. Pod sufitka poszła, słuchaj, gładziuteńko. Kolejna rzecz, która przeszkadzała bardzo synowi, ale to bardzo, to mówi kierownica. I rzeczywiście wytarta na maksa, ja ją doczyściłem, to można powiedzieć, że wyglądała jeszcze gorzej, bo jak tłustymi brudem przykryjesz, to ona się tak błyszczy trochę, wygląda, jakby była fajna. Doczyszczasz ją konkretnie i okazuje się, że tam z kierownicy to zostało no niewiele tak naprawdę. Nie jest to skóra, więc słuchaj, przez przypadek, naprawdę, szukałem felg. Napisałem do gościa felgi, jak tam stan i w ogóle, bo dojdziemy też i do felg, ale to już pewnie w innym odcinku. Jestem w trakcie szukania i prawdopodobnie dzisiaj już finalnie zaklepię sobie felgi Sirocco, ten sam rozstaw śrub i otwór centrujący. No. Ma 14, będą 15, ale nie o tym mowa, nie o tym mowa. Kiera, słuchaj, i koleś mówi, a jak chcesz, to mam jeszcze kierownicę i mechanizm, czy przełącznik zespolony to się chyba nazywa, chyba tak, z poduchu. Za całe 60 zł na miejscu. Mówię, kurde, i spojrzałem na Kierę, no beton niesamowicie zryta, no kurczę, wiadomo, nie? No za 60 zł tam z poduszką, no to tam można powiedzieć, że zapłaciłem za poduszkę i za ten przełącznik zespolony, bo kierownicy to tam nie było. Więc pstryk na garagę i malowanko.
Kierownica standardowo. Color lock, utwardzacze, farbka. Słuchaj, tutaj dałem grubo, bo z reguły idzie niecałe 50 ml farby u mnie, tak, no tutaj poszło 100. Tak, 100 ml i tak gdzieniegdzie jeszcze dałem delikatnie, chropkowate zostało. Mogłem to oczywiście papierem dotrzeć do końca. Zostało tam kilka, ale syn mówi, tata mi to nie, on to i tak wytrze, bo u niego podstawa, słuchajcie, jak w moim zaczął jechać, mówię, nie rób mi masła. Nienawidzę tego, mówię na kierownicy, nie rób mi tego, to jest najgorsze, co może zrobić. A on u siebie, u niego, dlatego chciał, żeby był Peugeotik, bo tam wszystko lekko. U niego nie ma czegoś takiego, że sobie przekłada. Wszystko jest i za każdym razem. Okej, okay. On, jego auto, on prowadzi, kiera zrobiona, także on to wygładzi na pewno. Zobaczymy i tu będzie fajne, bo syn... Ja dbam o swoją kierownicę. Rą się, żeby były nienatłuszczone. Oczywiście nie da się wszystkiego wyeliminować, ale staram się, żeby za dużo kremu też nie było na dłoniach. Tak, żeby były czyste, nie były spocone. To jest ważne przy kierownicy, już to podkreślałem. Syn nie będzie na to w ogóle uważał. Jak gdzieś sobie pojedzie dorobić, teraz złapał sobie fuchę, jak już ma auto, to jeździ. Kasę, już kasę, bo na paliwo. No ale fajnie, fajnie, tak go zmotywowało, to wiecie. No samodzielność, to jest coś pięknego. I tego go zawsze uczyłem właśnie od młodego. Dobra, bo... Zacznę pieprzyć o życiu bez sensu. Kierownicę zrobiłem, jak to zobaczył. Mięsista gruba mówi, tata, poezja. No, poduszkę wziąłem swoją, bo tamta była bardzo zniszczona. Przełączniki też nie było sensu, bo były w gorszym stanie niż u mnie. Więc po co? I słuchaj, kolejna rzecz, która mi przeszkadzała bardzo, też wraca, to były lampy. Bo jedna była zamiennik depo, a druga była stara i była kolosalna różnica. I ogarnąłem też lampiony.
Z lampami, słuchaj, to jest prosta sprawa. Więc tak, jedna depo, która była założona zamiennik, już była przytyrana, tak jak widziałeś, i różnica była kolosalna. Wpadła nowa i ponownie była różnica, więc co? Musiałem wyrównać ze starą lampę, można powiedzieć, zamiennik do nowego zamiennika. I teraz tak, różnica jest minimalna. Tak jak widziałeś w lampie, tam gdzieś było takie przymglenie, ale to już od strony wewnętrznej. To nie jest od zewnątrz, na zewnątrz jest igła, to ci gwarantuję. Czas operacyjny pracy przy takiej lampie. U mnie to jest z filmem to pół godziny pod zabezpieczenie. Tak, ja nie bawię się w jakieś tam, ręcznie też robię oczywiście, jak widziałeś, ale u mnie główne cięć to jest papier 800 i rotacja. Jak trzeba, nieraz to jest 600, ale 800 z reguły zależy od lampy. 600, 800, później 1000 i 1500 już ładuje ręcznie. I za chwilę ktoś, ale ci wyjdą świńskie ogonki. Oczywiście, że wyjdą. Mam na nie wywalone. Ręcznie 1500 zostają świńskie ogonki i wjeżdżam, tak jak widziałeś, właśnie z padami i pastą matującą. Ona wyrównuje mi świńskie ogonki i te wszystkie grubsze wtrącenia na igiełkę. Jest szybki strzał, lampa to jest w ogóle, no ja kiedyś może zrobię film, to tak naprawdę, no, naprawdę szybko, no to idzie raz, dwa, trzy, tak naprawdę pół godziny zamykasz pod powłokę, czy tam jak ktoś chce pod folię, ja, u mnie powłoki, folię też można oczywiście, pół godzinki to jest tak, wiesz, no, tutaj i później, tak jak widziałeś, poprawiam po paście tnącej, już na padzie, kurczę, mam je tutaj, mam, ha, widzisz, wiszą, jeszcze się suszą, kurde, bo nie miałem czasu z nimi zaszaleć. Super shine. I ten, to można powiedzieć, że one są prawie jak filc. Tak. I na lakierze robią mega bałagan, mega tną, ale tutaj chodzi też o pasty na siola. 105 z tym wyprowadza taką tragedię, naprawdę. Fakt, że robi bałagan, ale na lampach to jest coś pięknego. 105, słuchaj, i no rewelacja. Później, czy nawet na tym, też 105 i lecisz. Później futerko i tutaj już fioletowe od no, Optimum chyba, czy Zerda, już nie pamiętam, kurczę. Za dużo tego wszystkiego, ja tak naprawdę już mam taki burdel w bani z tego wszystkiego. I futerko i właśnie, 305, moja ulubiona pasta, która jest mega uniwersalna, słuchaj, tu możesz i na futrze, i na żółtym padzie. Później właśnie ta 105 to idzie do wyciągnięcia najgorszego syfu. Później 305 i futerko, które już robi naprawdę mega robotę. Taki delikatny holz, może, znaczy grubszy holz. Później wjeżdżam z padem żółtym właśnie i 305, mega pasta, naprawdę. I tu już gładzimy pod minimalny holsik i na koniec finish. To jest wszystko i powłoka. I już. I po tym wszystkim, słuchaj, jedzie traktor znowu. Po tym wszystkim stwierdziłem, że czas ogarnąć już wnętrze na igłę.
Trudno. Myślałem, że odczekam trochę, może też gdzieś sobie tam przyjedzie. Chyba coś tu robi jednak. Coś czymś się, bo on się bawi bardziej niż pracuje, uwierz mi. Ale ma fajną zabaweczkę. No już kurczę, na emeryturze przysługuje przecież, nie? Oczywiście. Wcale mu się nie dziwię. Zawsze lubił sobie coś pogrzebać. Wnętrze. I tu się zaczyna poezja właśnie. Co chciałem powiedzieć? Fotele, tak jak widziałeś. Jak nowe. Nówki. My z żoną nie wiedzieliśmy, ja nie wiedziałem jak gryźć, bo jak ja spojrzałem na to wnętrze w aucie, w tym aucie, wiedziałem, że on szukał plakiem, to było wiadome, ale spojrzałem na fotele, mówię, zero przetarcia, jakiegokolwiek, mówię, co tu jest grane? I żona mówi, ty słuchaj, on musiał mieć pokrowce. I tak to wygląda. Ten brud, który tam był, słuchaj, ten syf, który tam był w tych fotelach, to było wszystko wbijane, plamy jakieś, kurcze, twarde, no... Masakra. I to właśnie śmierdziało. Podłoga, raczej widziałeś gnój z foteli. Ja nie chcę już mówić, co było w podłodze. No to no, tego się nie da opisać, naprawdę. Raczej uwielbiam robić takie gruzy. Bo efekt jest po tym, no po prostu fenomenalny. No i tutaj oczywiście co? No tornador. Tornador, parownica i produkt, który 1 do 5. Ten interior cleaner będzie za tydzień. On będzie za tydzień. Mistrz, ja nim ogarniałem. Raczej... No, będzie za tydzień. I podsumowując, słuchaj, początek zabawy z tym Peugeotikiem, no piękna sprawa. Co mi się podoba? To, że auto jest idiotoodporne, jeżeli chodzi o demontaż czegokolwiek. Stara, dobra, fajna motoryzacja. Tam nie ma udziwnień. Tam jak chcesz demontować licznik, wysuwasz tylko górę, maskownicę na 4 czy 6 zatrzasków, jedna śruba od licznika i go masz. To jest minuta niecała. I masz licznik. I tam wszystko się tak demontuje. O to chodziło. Z pierwszym autem. Ma być idiotoodporny. Cokolwiek bym w nim nie wymieniał, wymieniłem mu prowadnicę wibieraka, jak to się nazywa. Nie łączniki, tylko kurde. Wibieraka, nieważne. Słuchaj, to wszystko jest naprawdę pod ręką. Jedna śruba tam walczyłem, potem widziałem zdjęcie, gdzie przedłużka. No musiałem tak. Bo była w paskudnym miejscu, ale to też nie było tak, że wiesz, że ach i ok, od razu mówię, przedłużka i tam pyk i pójdzie i poszło. To mi się podoba w tym aucie. Cokolwiek chcesz zdemontować, jest to bardzo proste i łopatologiczne, kurwa. Tam nic nie trzeba kombinacji wchodzić na internet. Tak samo wszelkiego rodzaju plastiki, wszystko jest na igły. Nie pokazałem pasów. Nie miałem czasu, nie miałem jak nagrywać, już naprawdę czas gonił, a mam go niewiele. Pasy też i standardowo, tornador właśnie, no, tak samo właśnie, w ten sam sposób, parownica, wszystko zabezpieczone, słuchaj. Najpierw ozonowanie oczywiście, bo odbyło się, to jest podstawa po takim czochraniu, ozonowanie i później oczywiście H2O, nanotextil, produkt, był film? Był, tak, mistrz. I film w ogóle w tym miesiącu się pojawił, bo ja nagrywam to w czerwcu pod koniec. W tym miesiącu, no mistrz, naprawdę to siadło. Syn jak zobaczył fotele, mówi, ale śliskie, fajne. I właśnie, wracając do foteli, tam we wnętrzu, słuchaj, nic nie jest zniszczone. Nic. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Fotele jak nowe. Po wypraniu, raczej na siedlisku tam kilka takich czarnych plameczek, to tam są, ta struktura siatkowa, tam się jakby oderwały. No ale proszę cię, auto ma 21 lat. Boki, gdzie z reguły, jak patrzyłem na internet, to wszystko porwane. Tu nic. Po wypraniu fotele jak nowe. Soczysta czerń. Tutaj też to jest zasługa nanotekstila. Ale i tak czy tak po wypraniu, ja byłem w szoku. On musiał mieć pokrowce, bo inaczej no, nie ma opcji, żeby to się tak zachowało. Nie ma szans. Więc niektórzy mówią, że auto po kobiecie to jest tragedia. I tak i nie. I tak i nie. Kobieta oddawała, co jest fajne. W tym aucie nie działała tylko jedna żaróweczka, jeżeli chodzi o stan techniczny, od popielniczki, gdzie wymiana jej, to otwierasz popielniczkę, wysuwasz taki dzyndeleczek, gniazdo na żaróweczkę, wyjmujesz żaróweczkę, wkładasz, klik, to wszystko i działa. To jest właśnie urok starej, zajebistej motoryzacji. Coś pięknego. Dobrze, słuchaj. Wnętrze już jest na igiełkę, nie śmierdzi. Szyby były w miarę czyste, tego nie pokazywałem, bo to nie ma sensu. Zresztą wiesz, jak ja czyszczę szyby. Co było w nim najgorsze? Najgorsze była podłoga kierowcy. Że tak powiem, o kurwa, naprawdę. Raczej szybciej by było, jakbym wyjął całą podłogę, ale nie było czasu, naprawdę. Słuchaj, ja przy podłodze odkurzanie prawie pół dnia. No, żeby odkurzyć tak na igłę, żebym wiedział, tam gdzie niegdzie się jeszcze pokazywały drobinki, ale mówię, to i tak będę wskakiwał z tornadorem.
i tak będę jechał. No woda... No, no straszne, no okropne. W aucie przestało śmierdzieć. W aucie teraz jak wchodzisz, nie czujesz tak naprawdę nic. Kompletnie, to jest właśnie fajne. I, znaczy powiesiłem mu zapaszek, zapaszki też się pojawią z pewnej firmy, gdzie delikatna nota ta została. Teraz dodatkowo dojeżdżają z Owiewki, dzisiaj już wysłali, jutro zakładam, bo auto nie ma klimy, jest golasem. Auto nie ma klimy, zresztą klima przy tym silniku to już była w ogóle tragedia. To w sumie tyle, że się toczy. Ale synowi na razie wystarczy, nie potrzebuje pocisku. On jest zajarany, fajnie mówi. Po mieście jest idealnie, do 3000 on fajnie jedzie, później to już jest... Ma problem, ale do 3000, do 3500 naprawdę tak się... Typowo miastowe auto i takiego potrzebował. Także wnętrze rewelacja. Już mi się podoba. No, kurczę, jestem zajarany tymi fotelami. Podłoga, żeby ją ruszyć, słuchaj, żeby podbić, ona była tak ubita. Teraz wszystko jest mięciutkie, jak kaczuszka, można powiedzieć. I syn, jak wchodzi do auta, mówi, teraz, mówi, właśnie to się jeździ przyjemnie. I wcale mu się nie dziwi. Mówi, teraz jest chęć do jazdy, bo nie śmierdzi, wszystko jest zadbane, nie błyszczy, tak jak widziałeś. Zabezpieczenie, właśnie, 1,61. Na drzwi, chciałem zobaczyć, jak usiądzie. Troszeczkę nabłyszczyło, 12. Zdecydowanie lepsza. 12 lepsza. A na dechę, bo ona jest taka Plastic Fantastic, oczywiście wskoczył co? Od Angel Walksa ten kudeczek matowy. Zostawia po sobie totalny mat. Nawet jak ci się deska delikatnie błyszczy, to ją trochę uspokoi. Wskoczył właśnie ten produkt, więc on też długo siedzi, także idealnie. No dobrze, słuchaj, podsumowując, ile roboty było z wnętrzem, jeżeli chodzi o 2 dni? W jeden dzień wyczochrane, na drugi dzień takie na spokojnie składanko. Nie całe 2 dni, ale tak czy tak widziałeś, jak prałem i robiłem w przyspieszeniu, że było jasno i zastała mnie już, no, późna noc. Skończyłem po 22, a zacząłem gdzieś po 12, słuchaj. I już wiedziałem, że muszę skończyć. Że muszę to skończyć, bo nie lubię, jak już doczyszczę, zostawiać samego prania. Bo samo pranie to jest najszybsza robota. Przygotowanie właśnie, odkurzanie, to wszystko, to jest najgorsze. A samo pranie to już jest pikoś. Przez noc, słuchaj, elegancko wyschło i na drugi dzień zabezpieczenie właśnie fotele. A, jeszcze zabezpieczyłem sobie wcześniej fotele, które stały właśnie w garażu, żeby na drugi dzień je zamontować, podłoga wyschła i to była cała filozofia. No dobra, co dalej? Słuchaj, myślę, że dalszy film, jeżeli się z nim pojawi, to będą pokazywane na lakierze. Lakier jest każdy element. No jest dojechany, naprawdę sznyty bardzo grube. Gdzie nie, gdzie to można powiedzieć, że to już kłania się lakiernik. Ile będę mógł, to uratuję. Tutaj zewnętrznie to nie ma co, bo syn już pierwsze 2 wyjazdy gdzieś tam podjechał i urwał rejestrację. Pierwsze auto, do tego zmierzam. Niech ociera, niech urywa, niech się nauczy, niech wyczuje, niech zobaczy. Musi poznać wysokość krawężników, wszelkiego rodzaju najazdów, podjazdów, bo no, jak nie wiedziesz, nie rozpieprzysz, nie wyczujesz. No tak jest, niestety. I synowi jako prezent, że zdał prawo jazdy, bo zdawał w Sieradzu. I do Łodzi wracaliśmy, słuchajcie, autostradą i stwierdziłem, że jak zda, dam mu mojego gruza, żeby wrócił. Tak, dałem. No. I słuchajcie, no na początku nie mógł ruszyć. Nie spodobało mu się to auto, bo wszystko w Audi jest tak, wszystko jest takie monolit. Tak, nie ma tak jak w Peugeotiku, tam wszystko ma takie swoje miejsce, jak okrętem można trochę powiedzieć, w porównaniu do Peugeota. Że mówi, biegi jakoś tak twardo, kierownica jakoś ciężko. Mówię, no nie, no mówię, to poezja właśnie, mówię, to wszystko jest takie... Ja uwielbiam takie auta, gdzie to wszystko, wiesz, czuć, że to ma takie spójne, kurczę, i Audi mi to daje. I mu się nie spodobało. No i na autostradzie ok, widziałem, że no, znaczy, no jechał, o tak może, ale jak już było więcej aut i zrobić, wiesz, mijankę, pozwolić komuś się wbić na autostradę, to musiałem mu tłumaczyć, mówię, kierunek, tu mówię, tu zostawiasz, tam zostawiasz miejsce, tu zwalniasz, ten cię wyprzedza. A on mówi, o, no rzeczywiście, więc brakuje mu jeszcze, wiadomo, doświadczenia. Tego się nie da nabyć po kilku godzinach jazdy, w nauce jazdy, no nie ma opcji. To trzeba, żeby cię ktoś opierdolił na drodze, wiadomo jak jest, ale się uczy chłopak i widzę, że coraz lepiej mu to idzie. Też odjeżdża, ja też już będę kończył. Słuchaj, co mnie cieszy, że... Auto mega sprawne technicznie. Mega. Wszystko w nim. A, jeszcze jedna rzecz. Wymienione nawet, bo ostatnio
Wymieniałem łączniki stabilizatora. Tak, to była jedyna część elementów w zawieszeniu, która miała luzy, i więc stwierdziłem, że wymienię. Prosta rzecz, oczywiście jak na dłoni koło zdjąłem ciach-ciach. Fakt, że były dawno niewymieniane. Nie wiem, dlaczego ktoś to zostawił, bo jedna guma była pęknięta. Szlifierką obciąłem, pstryk wymieniłem nowe. Ja patrzę, a tu nowe klocki i nowe tarcze z przodu. Nowiutkie, jeszcze jest farba i ktoś ładnie nasmarował smarem ceramicznym, żeby nie rdzewiały za szybko. No kurwa, auto za 3,50. Można kupić? Ze wszystkimi papierami? Można. Czy mu posłuży? Obawiam się. Podejrzewam i nawet wiem, że posłuży mu długo. Jedyne co, progi bierze. Ruda, to widziałem od razu, machnięte na szybko, na czarno, żeby bardzo nie gryzło. I to mu od razu pokazałem, mówię, no bierze go. No mówię, no przecież co, no nie oszukujmy się, auto za 3,50, więc to zrobię właśnie. Zacznę się bawić teraz na zewnątrz, więc następny film z Peugeotikiem, nie wiem kiedy, za tydzień na pewno będzie interior cleaner, który właśnie ogarnia takie gruzy w odpowiednich stężeniach, który jest no mistrzem, moim zdaniem, na chwilę obecną. No dobra, kończę. Rozgadałem się, długo. Gadam bez ładu i składu, no ale tak jest, no co zrobić. Jaram się trochę tym autem, bo nie sądziłem, że bo chciałem kupić za marne grosze auto, które syn będzie właśnie tłukł. Co się okazuje, można kupić w zajebistym stanie technicznym, które nie wygląda. I ja zawsze mówię, na lakierze się nie jeździ. Pomimo, że lubię, żeby było zadbane, chociaż mój też, widzisz, no rysy na masce, ale na tym się nie jeździ. Stan techniczny i u mnie, naprawdę, wnętrze. Wnętrze ma być poezja. Ja siedzę w środku, ja muszę mieć komfort, muszę mieć czysto, muszę mieć albo bez zapachu, albo coś delikatne. Wnętrze. Na zewnątrz, ja go umyję, za godzinę popada i będzie brudny. Ale wnętrze dla mnie to jest tak, świadczy o właścicielu, nie na zewnątrz. Nie na zewnątrz, bo na zewnątrz to wiesz, żadna filozofia, pojechać nam na głupią myjnię, zarzucić coś, wosk płynie i on będzie z daleka wyglądał. Wnętrze. Wchodzisz i widzisz od razu, co jest pięć. Od razu. Ja to auto jak otworzyłem, mówię, o kurwa, mówię tu, mówię ciekawie jak stan techniczny, mówię, bo dbane, mówię o lakier i o to na pewno nie jest, i wnętrze miał, i rzeczywiście, stan techniczny, on miał być sprawny. A czy będzie czysty, czy będzie brudny, ma najmniej istotne, miał być wsiąść, odpalać i miał jechać. I tak do tej pory właśnie robi. Tylko, że teraz będzie czysty w środku i na zewnątrz też będzie w miarę wyglądał. Felunek już się przymierzam. No dobra, słuchaj, kończę chyba, nie? Chyba wystarczy już tego kurczę gadania, bo no, ale to jest fajne. Ja lubię takie smaczki właśnie, uwielbiam. Ja tylko czekałem, kiedy sen zrobi to prawo jazdy. Mówię, że nie, mówię, może nie będziemy kupować. Mówię, nie, trzeba mu kupić. Nie myślałem o sobie, nie. Uwielbiam taką zabawę. Uwielbiam przywracać takie stare gruzy, kurczę, do stanu takiego, żeby wyglądały, żeby ciszyły oko, żeby wyglądały, że mają właściciela. To jest najlepsze, co można zrobić, kurczę, bo tak jak ci przyjedzie nowe auto, tak jak ta Skoda przyjechała, no co, no zrobi, a nie wiem, czy była, albo będzie film, albo już był film. No co, no nowe, no fajnie, no bawisz się, no zabezpieczasz, no elegancko, no super, ale takiego gruza wyciągnąć, to jest cała frajda właśnie, że z gnojowicy robisz naprawdę, kurczę, można powiedzieć, ambrozję. No dobra, słuchaj, z mojej strony wszystko. Następny film prawdopodobnie, albo właśnie, jeszcze może szyba czołowa, a to myślę, że to jak już będzie na zewnątrz ogarniane, to nie będziemy robić oddzielnego filmu, bo to po co? No bez sensu. To będę sklejał te filmy i on może się pojawi, nie wiem, może po zimie, nie mam pojęcia. No jak już zobaczę, że zobaczę jak mi to pójdzie, bo czasu mam mało. Z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! A i kolor ma zajebisty, wiecznie czysty.